Cześć, witajcie, witajcie Arkowicze, witajcie na kanale Arka Noego. Także dzisiaj, jak już w tytule wszyscy widzą, znowu poruszam temat nieszczęsnych tutaj robali, jakimi są tutaj wypławek. Tak, moi kochani, nie wypławki, jak to było w pierwszym odcinku na temat tych robali, a wypławek. Zwracam honor tym osobom, które tutaj dały mi znać i napisały. Oczywiście nikt nie jest idealny, także moi kochani, wypławek dał w kość naprawdę moim zbiornikom. Jak widzicie, tutaj Crystal Red, Crystal Black przed wami. Było ich naprawdę dużo, dużo więcej. Znaczy teraz są wszystkie pochowane, aczkolwiek moi kochani, są pochowane. Ich tu jest, nie wiem, ze 30 sztuk, a było sporo, naprawdę sporo więcej, jest 80 na pewno było. Tu widzicie Yellow King Kongi też, tutaj tragedioza. Wypławek zdążył splądrować moje krewetki. Calico Bidragon się ustały. Calico Bidragon się ustały. Są młode. Nie wiem, czy to będzie widać, moi kochani. O, są młode Calico Bidrago. Jest ich młodych, nie wiem, z 20-30 też sztuk. Także nie jest najgorzej. Aczkolwiek, moi kochani, robiłem takie mini swoje badanie na temat wypławek, robiłem takie mini badania, czy faktycznie one potrafią zabić te krewetki, czy jest to po prostu bujda. Chciałem też zrobić to dla wszystkich tych osób, które po prostu nie mają czasu po prostu patrzeć, robić te badania, a po prostu skorzystać tutaj z jakiegoś youtubera, którego się tam ogląda chętnie. Także wypławek nie zabija krewetek w taki sposób, że wskakuje na nią, jak każdy myśli, i ją zabija. Jak wiecie, krewetki, jak już na pewno większość z was, łowiąc krewetki, na przykład łapiąc, tak, przy przeprowadzce, nowym restarcie, to jest masakra, żeby je złapać, bo są pierony naprawdę, ale to bardzo, bardzo szybkie kreweciory są. Te młode to już w ogóle, czasami jest to rzeczą niemożliwą, żeby złapać je wszystkie, wyłapać. Także wiecie, jakie one są szybkie, a wypławki, jak wiecie, są bardzo, ale to bardzo powolne. Może gdzieś się uda zdobyć. O, tu jest wypławek. Lori mi szaleje. Lori, chodź tutaj, chodź, myszko. Lori mi szaleje. O, tutaj jest wypławek, aczkolwiek, o, on jest bardzo powolny, to jest masakra, nie? On nie jest w stanie zamordować krewetkę, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szybka. Także widzicie sami, że jest to niemożliwe. Zrobiłem taki eksperyment z krewetkami. Poświęciłem niestety kilka krewetek Yellow King Kongów, tych tutaj po środku, co są. I z moich badań wynika to tak, że wypławek nie zabija ich, tej krewetki nie zabija jej po prostu w taki sposób, że na nią wskakuje i ją morduje. Tylko zabijają w taki sposób, że czym jest większa ilość tych wypławek, tym te krewetki będą szybciej zdychać. A już wam mówię dlaczego. Wypławek wypuszcza substancję trującą, wysyła po prostu substancję trującą i niestety, jeśli jest to stężenie na tyle duże, po prostu, jeśli jest coraz więcej wypławek, no to oczywiście też szybciej te substancje będą robić się stężenie po prostu, tak? Jeśli będzie tych wypławek dużo, dużo więcej niż jedna, 10, 5 czy 50, no to moi kochani, niestety te stężenie tej trucizny od tych wypławek będzie na tyle duża, że te krewetki nie zaczną zdychać, zacznie ich to paraliżować i one wtedy leżą sobie, ja zauważyłem ostatnio, leżą sobie, na przykład, dam przykład, tutaj gdzieś na ziemi, leży sobie i ona nie jest w stanie nic tutaj zrobić. I wtedy kilka wypławek, kilkanaście, a czasami kilkaset, podchodzi do takiej jednej krewetki i ją po prostu zaczynają szamać, bo ona już jest praktycznie na pół, loluś, chodź tutaj, na pół martwa. Także tak to też wygląda, moi kochani. Trzeba uważać, trzeba tutaj te szkodniki nasze zabijać, bo są to osobniki, które są niechciane w naszych zbiornikach. Ja nagrałem już jeden filmik na temat wypławek. Także tam była pułapka. Pułapka jest, sprawdziła się świetnie na jakiś czas. Potem delikatnie to lałem, zaczęła się robić coraz mniej czasu. Myślałem, że jest spoko, aczkolwiek
tam taradam, jak widzicie, niestety tutaj wypławki zrobiły swoje i zeziarły przysłowiowo mi połowę tutaj mojego stada. Także w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać sposób, który jest znany i lubiany przez akwarystów. A moi kochani, jest to no planaria. Tu macie woreczki strunowe no planaria. Pierwsza doba, no planaria. Druga doba i no planaria. Trzecia doba. Także już teraz chcę obalić mit. To nie jest żadna chemia, moi kochani. To są zioła. Tu wystarczy przeczytać, jest to bajecznie proste. Proszek, moi kochani, rozmieszać w niewielkiej ilości wody akwariowej. Tą zawiesinę potem wlewamy do słupa wody i powtarzamy czynność co 14 dni. Tu mamy pierwszą dobę, robimy na przykład dzisiaj o 18, jutro o 18 i pojutrze, moi kochani, o 18. I powtarzamy tą całą czynność tych trzech woreczków za 14 dni, jak tutaj w sumie też piszę w instrukcji. To jest żadna chemia, to nie szkodzi krewetkom, jak niektórzy mówią, nie ma możliwości, aby zabiło krewetki. Jedyne, co może Wam zabić, to może zabić między innymi ślimaki, ale kto tam chce mieć jakieś zatoczki w zbiornikach. Także, moi kochani, przejdziemy sobie do pokoiku. W pokoiku rozmieszamy sobie tutaj nasze zioła. Następnie wlejemy do słupa wody. No i będziemy widzieli, będziemy czekali, co będzie się z naszymi zbiornikami działo. Także, moi kochani, widzimy się już za chwileczkę w innym miejscu. Czekajcie chwilę. Dobra, dobra, moi kochani, a więc już powróciliśmy po delikatnej tutaj przerwie. Tak jak mówiłem, no planaria, to jest, jak żeśmy się umawiali, no planaria, może ja to troszeczkę przybliżę. Chyba sfokusowało już. Jest to no planaria, to są zioła, żadna chemia, także... Jak już mówiłem w poprzednim odcinku o no planarii, a dokładnie o wypławkach, mówiłem, że to jest chemia. Sam też byłem w błędzie, moi kochani. To jest naturalny środek bezpieczny na krewetki, także nie musicie się bać. No planaria to są zioła, to nie są żadne chemie, to nie jest żadna chemia. Tutaj mamy akurat proszek przygotowany na tutaj niecałe 200 litrów, dokładnie na 200 litrów, to jest na pierwszą dobę. Także Markowicze, musimy sobie teraz to podzielić na połowę i delikatnie mniej se weźmiemy, ponieważ dlaczego? Ja mam trzy zbiorniki, to są 30 litrów, to jest 60, jeden ma 20, to jest 80, także damy mniejszą połowę z połowy i powinno być spoko. Dobra, także... Wlejemy sobie to do wody. Powinno być spoko, zobaczymy. Taką o, mniejszą połowę jeszcze troszkę. Lepiej, ja jestem tego zdania. Śmierdzi to w ogóle? Tutaj to w ogóle nie pachnie. Ja myślałem, że to będzie miał jakiś taki mega intensywny zapach, czy coś, jak to zioła, moi kochani, nie? Dobra. To sobie teraz trzeba rozmieszać. To sobie teraz trzeba rozmieszać, moje ziomalki. Jak to? Trzeba dokładnie rozmieszać, ponieważ żeby nie było żadnych grudków, tak? Bo potem to nie wiadomo, jak też to się... Arkowicze rozpuści w zbiorniku, ale nie, to się świetnie rozpuszcza jak mleko w proszku. Dobra, tak to, taka konsystencja to powinna być, zrobi się z tego takie mleko i to jest przygotowana konsystencja Arkowicze na trzy zbiorniki, to jest na około 100 litrów, też o tym pamiętajcie, żeby nie przydobrzyć, bo wtedy mogą być kłopoty i może być po prostu śmiertelność waszych tutaj krewetek. Także ziomalki Arkowicze, zaraz widzimy się przy zbiornikach, także znowu czekajcie. Dobra, dobra, doczekaliście się, jestem już. Jak widzicie tutaj przelałem sobie to do trzech szklaneczek, aby to było w miarę pewne, że tego jest tyle samo, nie? A nie po prostu w jednym jest więcej, a w drugim jest mniej. Także jestem pewny, wszędzie jest taka sama ilość płynu, także jestem pewny, że jak wybije, to wybije, no powinno wybić wszędzie, także no zobaczymy, nie? Dobra, moi kochani, z tego co wiem, to takich kilka praktycznych szczegółów. Wiem, że tutaj
ten płyn niestety może zrobić z naszego akwarium brzydala. Niestety może zrobić mleczną wodę i to podobno bardzo mleczną wodę, także tym się mamy nie przejmować, ponieważ do 14 dni, mam pewne to do 14 dni, po prostu ta woda zrobi się znowu krystaliczna. Także mamy się tutaj niczym nie martwić, to jest naturalna, normalna rzecz. Też wystarczy moi kochani zobaczyć jakiego koloru ten jest ten roztwór, jak woda z mlekiem rozrzedzona lub na przykład woda z mąką, jeśli ktoś kluski robi, to wie. Dobra, moi kochani, no, wlewamy, co się będę. Wlewamy, może... O, ale urwał, normalnie to było dobre. Wygląda to przekozacko. Przekozacko to wygląda, ale to nie ma przekozacko wyglądać, tylko to ma działać i zobaczymy jak, w jakim szoku są teraz nasze krewetki. Myślę, że nie jest im aż tak źle, oby się ten środek sprawił, może nawet te gadziny powyginają, ślimaki, wszyscy wiedzą i wszyscy ich nie chcą, znaczy tam kilka sztuk mogłem mieć, nie? Na przykład tam zatoczki, jak są naprawdę, o na przykład jak tutaj są fest różowe, nie wiem czy fokus złapie, nie złapie, on złapał. Jak są fest różowe, to one super wyglądają, aczkolwiek jak ich jest miliony, no to jest kapa, nie? Także pierwszy zbiornik już jest za nami, moi kochani. Zobaczymy, jak to będzie u Yellow King Kongów, ale patrzcie, no naprawdę jest taka zadyma. Dobra, wlewamy. Wlewamy. O Jezus, tutaj to już jest w ogóle dym. Co się dzieje? Były takie piękne, amerykańskie. Mam to pewne, że mi krewetki nie pozdychają, także idę na żywioł. Calico Bee Dragon, tych dragonów byłoby naprawdę, naprawdę szkoda. No to chlub w ten głupi dziób, nie? Kwiatuszek jest, także no to chlub w ten głupi dziób. Dobra. To sobie odłożymy w sumie, żeby nam tutaj na kadrze nie zawadzało. Dobra, no tak to ludziska, arkowicze wszyscy wygląda. Możecie sobie teraz zerknąć, jaka jest mgła w zbiornikach, bo to też, do tego też musicie być przyzwyczajeni, że przez pierwsze dwa tygodnie taka mgła może być. Ja przypuszczam, że to obsiądzie po kilku dniach, po trzech, po czterech, to się już fajnie tutaj osadzi. Było ich mnóstwo, ta moja łapka mojej produkcji wyłapała masę tutaj tych dżdżownic, tych Jojo i powiem wam, że był spokój, był naprawdę duży spokój. Amazonka się teraz u nich zrobiła, patrzcie, normalnie mają mgłę w lesie. I powiem wam, że zaobserwowałem, jak już mówiłem, braki w krewetkach i to, no wow, ogromne braki, nie? Ale też na przykład mchy mi popadały. O, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Jeden mech padł, tylko żyłka mi została. Drugi też, marnie. Trzeci w połowie zdechnięty. Tutaj mech też zżółknął. U krystali, moi kochani arkowicze, też jak widzicie, nie tylko mech, a anubiasy. Anubiasy szlak trafił, także... Też ta substancja, która jest zawarta w systemie obronnym tutaj tych wypławek, no niestety zabija nawet i rośliny z mojego punktu widzenia. O, popatrzcie, jak ktoś mi nie wierzy. I to nie był zbiornik, że on był niezadbany. Nie wiem, może te podłoże, te platinum soil też tak ma. Jeśli ktoś używa też platinum soil, to możecie się podzielić ze mną. Czy też tak ciekawie macie. Jak widzicie, tutaj się już ładnie rozprowadziło. Praktycznie już nie ma na dole tej mgły. Tak samo tutaj też. A tam jednak się trzyma jednak. Widzicie? Trzyma się ten dym, ta mgła, migiełka bliżej dna. Dobra, moi kochani. Na pewno jakiś filmik, nie wiem, za 3-4 tygodnie się pojawi. Zobaczymy, może szybciej. Bo wiem na pewno, że będziecie ciekawi, czy po prostu... Ten środek działa, ten naturalny środek, te ziołolecznictwo arkowicze
w naszych zbiornikach. Pamiętajcie, jeśli jest możliwość korzystania z naturalnych środków, ja polecam naturalne środki, są według mnie najlepsze, ponieważ środki chemiczne zawsze jak działają, to na jedną rzecz działają, a na 15 rzeczy szkodzą. Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście w tym odcinku. Myślę, że też będzie taka oglądalność jak pod ostatnim odcinkiem z wypławek, ponad 2000 wyświetleń, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z akwarystyki, bo też zaniedbaliśmy to delikatnie na kanale tutaj Arkanoego, więcej terrorystyki się pojawiało. No niestety przepraszam za to. Na pewno będzie teraz cyklicznie jakaś akwarystyka dodawana, coś z tych krewetek. Także ja Was zapraszam do subskrypcji, oczywiście do konkursu, bo jest konkurs Super Ptaszniki do wygrania z wymianą na inne rzeczy. Także ja Was zapraszam serdecznie na konkurs. No i dziękuję za to, że byliście, że jesteście. Wpadajcie na pokład tutaj Arki Noego. Jest bardzo duży, wszyscy się pomieścimy. A ja teraz się żegnam z Wami i życzę miłego weekendu i zdróweczka, ponieważ ten korona gówno się pojawiło i niestety ludzie umierają na świecie tutaj w znacznej ilości. Ja Wam życzę zdróweczka. Siedzimy w domu, myjemy tutaj rączki myjemy, jemy dużo owoców. No i pamiętajcie, procent powyżej tutaj 60. Trzymajcie się. Siema, pozdrawiam Arkanoego.